wejście do obozu rycerskiego znajdziemy od strony ulicy Wyszyńskiego, zaraz obok składu węgla oraz składu budowlanego. Musimy się udać tutaj w tą oto uliczkę. W lecie no, praktycznie możecie jej nie zobaczyć z boku ze względu na to, że są tutaj dość konkretne pola kukurydzy, jak wszyscy wiemy. Samochód można zostawić tutaj na tym podjeździe, ewentualnie zajechać dalej. Tam jest przygotowany parking przez Bractwo Rycerskie. Jeśli jest mokro, no możecie się zakopać, więc najlepiej odwiedzać to miejsce albo na rowerze, albo pieszo. Znajdujemy się na parkingu, stąd już tylko kawałeczek do samej osady rycerskiej. No jak widzicie, jakiś czas temu to już było wszystko porobione, więc no nosi ślady czasu. Już górna belka z bramy została albo zerwana, albo wiatr ją powalił. To też zresztą trochę próchna jest. Tablica informacyjna. Tutaj możecie zostawić swój samochód i później udać się pieszo do samej wioski. Jesteśmy na miejscu. Tutaj jest taka pseudofosa, no bez wody. Mostek już też niestety ulega rozkładowi, co zresztą widać dookoła. Belki się walają, ale dobra, przejdźmy po nim, zamiast przechodzić przez wodę. Trochę niebezpiecznie, trochę ślisko. No i już widzicie. Wioska jest tutaj no dość konkretnie też przeorane przez dziki, więc mam nadzieję, że żadnego nie spotkamy. Niestety dawno tutaj nikogo nie było, więc pozarastane wszystko. No, wygląda troszeczkę inaczej niż jak tutaj byłem ostatni raz. Spójrzmy na najmniejsze zabudowania. Ktoś tu jakąś minę zostawił. Cóż to tam mamy wewnątrz? To z tego co kojarzę, chyba powinna być jakaś wędzarnia. Miejmy taką nadzieję. No, jeśli coś innego, to oczywiście poprawcie mnie. Miejsce na ognisko też całkowicie zarosło. Widzicie, tutaj są ławeczki. Tu powinno być ognicho. Jak widać, wszystko pozarastane, a już drewno przygotowane pod następne budowy. Ale tu chyba mamy wykopaną studnię. Dostęp do własnej wody. No i tak właśnie widzicie, to co najgorsze, ludzie przychodzą, zostawiają po sobie śmieci. No, ci, którzy to odwiedzają, po prostu zwyczajnie nie szanują tego miejsca, a przyniesienie pełnego jest chyba trudniejsze niż wyniesienie pustych, ale do niektórych niestety to nie trafia. Tutaj mamy tą większą wiatę razem ze stołem, z ławami. Super sprawa. Tutaj z tego co kojarzę był piec, ale ktoś go niestety chyba zniszczył. Tak mi się przynajmniej wydaje. Widzicie? Też już niestety troszeczkę niszczeje. Chyba ktoś zapomniał o tym miejscu. Przejdźmy do drugiej chatki. Ta chatka powstała jako pierwsza.
wykonana z drewna, z gliny, ze słomy. Tutaj też jest piecyk. O, wyznaję ludzi, którzy tutaj byli. Proszę bardzo. Serduszka, nie serduszka. Mieli siłę napisać, nie mieli siły wziąć puszek. A miejsce naprawdę, powiem wam, urokliwe, spokojne. Nawet można przyjść samemu, poczytać książkę. Inicjatywa, z tego co kojarzę, zrodziła się w 2013 roku. Tak przynajmniej wskazują źródła internetowe. Widzicie, już troszeczkę wszystko upada. Może na wiosnę coś się ruszy, coś się posprząta, coś się odbuduje, ale do tego niestety pewnie potrzeba dość konkretnych funduszy. Jedna ta malutka chatka, która została jako pierwsza wybudowana, jest kosztu około 8000 zł. Oczywiście to są źródła internetowe. W praktyce miał tutaj powstać cały gród. Jest to praktycznie 5-hektarowa działka, która została oddana Bractwu Rycerskiemu Ziemi Powieckiej. No ale pieniądze, które są potrzebne do wybudowania czegoś takiego, są dość znaczące. Według tego, co pisała Gazeta Krakowska i co podawał główny organizator, to jest około 1 000 000 zł. Ale zobaczycie później, jak to miało wszystko wyglądać, więc nie dziwmy się, że pieniądze są takie. Pomysł dobry, realizacja pewnie gdzieś utknęła w jakimś martwym punkcie. Widzicie, na przykład w okolicach Przemyśla w głowie jednego człowieka zrodziła się myśl, żeby stworzyć wioskę fantazy. No i Remek to stworzył. Więc nie wiem, dlaczego tutaj by się to nie miało powieść. Tam wioska wygląda naprawdę wspaniale. Odbywają się eventy, wycieczki. To samo mogłoby być u nas. Z tego, co wyczytałem, mogłyby odbywać się tutaj również turnieje rycerskie, na które zamiast 80 rycerzy zapraszano by na przykład 200. Również konie miałyby się gdzie rozpędzać, więc te inscenizacje wyglądałyby znacznie lepiej. Na pewno przyciągnęłoby tutaj wielu ludzi. Tylko niestety trzeba pieniędzy, trzeba pomocy. To, co zostało tutaj wydane, zostało wydane tylko i wyłącznie na materiały, a reszta to jest praca wszystkich tych, którzy należą do bractwa, więc tutaj naprawdę czapka. Wykonany projekt, ale za to bardzo urokliwy, więc na wiosnę, w sezonie zapraszam was tutaj na rower, na spacery, Nordic Walking. Tylko pamiętajcie o jednym,
zachowajcie tutaj czystość, co przyniesiecie, to wynieście, tak żeby praca tych ludzi, którzy to budowali, no nie poszła zupełnie na marne. Chcieli stworzyć coś fajnego, udało im się, więc bądźmy im za to wdzięczni i nie róbmy tutaj przysłowiowego chlewu, który no przed chwilą widzieliście na filmie. Ja wam bardzo dziękuję i widzimy się następnym razem. Jeśli chcecie coś dodać, chcecie powiedzieć, co należy odwiedzić, co na przykład zeksplorować, bo jest trochę trudniej dostępne, jestem otwarty na to, żeby iść za waszymi radami. Tak więc ja bardzo dziękuję i widzimy się następnym razem.